Siemanko, z tej strony Aśka z Podróży po Chmurze. Dziś zabierzemy Was na jedną z najbardziej ulubionych plaż Brytyjczyków, która znajduje się na południu, najwyżej położonym nadmorskim mieście Wielkiej Brytanii. Zatem dowiedzmy się, co takiego przyciąga tłumy turystów do tego słonecznego miasta. Zapraszamy do Bournemouth. To bombowca? Zabieram cię nad morze, mężu. Na wykopki. Co znajdziemy? Złoto! Skarby! Według surveyu Direct Demografia w 2017 roku Bournemouth zajmowało 9. pozycję w rankingu najdroższych miast do życia na świecie. Co więcej, przebiło nawet Londyn, który znalazł się na 12 pozycji. Ale nie ma się co dziwić, bo rozglądając się po tutejszych domach, samochodach i ogólnie mieście, widać, że po prostu jest to duży przepych, duży luksus, także kto by nie chciał mieszkać w takim nadmorskim, pięknym kurorcie. Na południu Anglii są od razu lepsze klimaty, rosną palmy jak za mną, super, jest od razu cieplej, 7,7 godzin słońca w lecie, także to jest naprawdę dużo, porównując do naszego słonecznego Birmingham, w którym słońce świeci maksymalnie przez miesiąc w roku. Ceny w Bournemouth, jak widzicie, są po prostu straszne. 650 tysięcy za jeden dom, 775 tysięcy. 400 tysięcy za mieszkanie w bloku. O, tutaj sprzedane mieszkanie. 335 tysięcy funtów. Moim zdaniem czyste szaleństwo. Tak dla porównania, jak patrzyliśmy na ceny domów, jak się interesowaliśmy 2-3 lata temu w Birmingham, to kosztowały tak od 100 do 200 tysięcy. Także dać 750 tysięcy to jest naprawdę moim zdaniem sporo. Właśnie znajdujemy się na High Streetie. Jak widzicie, można tutaj coś wegańskiego zjeść. Są jakieś wegańskie knajpki. Wczoraj też widzieliśmy w jakiejś równoległej uliczce jakąś, więc spokojnie, nie trzeba się przejmować. No i jest tutaj mnóstwo fajnych murali. Również Beatlesi kochali Bournemouth. Zaraz po Liverpoolu i Londynie zagrali tutaj najwięcej koncertów. I to właśnie tutaj powstała okładka do ich drugiego tytułowego albumu o nazwie With the Beatles, gdzie zrobiono zdjęcie pod hotelem The Palace Court w 1963 roku. No i dotarliśmy na Boston Pier. Kierujemy się na plażę. To jest chyba moja ulubiona plaża w Anglii. Jest taka piaszczysta, jest taki po prostu miękki ten piaseczek, co nie, Bartusz? Najbardziej po prostu taka przypominająca może naszą polską plażę. No nie bardzo. Ale pod tym kątem piasku, nie? A, no to okej. Piaszczystości, bo tak to plaże w Anglii różne bywają. Strasznie kamieniste, albo takie żwirowe. Hello, am I going to be on Google? Why not? On YouTube? Oh! Tam jest jakiś wieczór panieński. Dziewczyny się bawią. Kaczucha. Życiem, zwłaszcza w taki piękny, słoneczny dzień. Nic dziwnego, że sprzedaje się tutaj rekordowa liczba lodów, która wynosi aż 750 tysięcy w ciągu roku.
większym kurorcie można spotkać takie właśnie beach hutki, które można sobie czy to też wynająć, czy po prostu wykupić. I mamy w nich jakieś sanitaria, więc jest to naprawdę fajna rzecz, żeby sobie zorganizować jakiś dzień cały na plaży, czy też jakiś wieczór panieński, czy kawalerski, bo no wszystko sobie tam po prostu fajnie zorganizujemy. No i jakby nie było, od plaży dzieli nas po prostu ta mała uliczka, po której tylko spacerują ludzie, jeżdżą rowery. Ale fajny kamper przerobiony z ciężarówek, takie sobie okno fajne wstawili. Tu i tutaj patrzcie, jakie fajne u góry. Pewnie tam mają łóżeczko. Z witrażem. Generalnie niby ten parking jest tylko dla motocykli i osobówek, zresztą jak piszę tutaj na znaczku za mną, i dla sportowych samochodów, dla Forda, jak to Bartek mówi, oczywiście. Oczywiście, że tak. No, ale widzimy, że tutaj po prostu stoi i tak dookoła mnóstwo kamperów. Damy wam znać, czy zostają na noc, czy nie. Bo my tutaj będziemy zostawać, nie ruszamy stąd Forda. Ale jakby tutaj było gdzieś właśnie mega busy, to jeszcze widzieliśmy tam uliczkę wcześniej. Też jest po prostu taki parking, ale też pisze osobówki i motocykle. A zobaczymy. Bar mówi jak na razie na plus, klimacik dobry, pogoda dopisuje. Właśnie wybieramy się do typowego sportowego angielskiego pubu o nazwie O'Neill. Sieciuweczka, sprawdzona. Idziemy tam zobaczyć mecz Liverpoolu z Tottenhamem, gdzie Liverpool na pewno zdobędzie 3 punkty. Fryteczki dobre, browarek zimny, wynik na razie 0-0, ale pokażemy im w drugiej połowie. No, cały pub jest za Tottenhamem, pewnie Londyn się zjechał na weekend do Bournemouth, ale niestety te 2% będą wychodziły szczęśliwe, czyli ja i Aśka. Berek, jest niedziela, 6 rano, a my już gotowi na plaży. Widzicie, jak słońce świeci, aż prześwietla. A jest po prostu fajna, wspaniała pogoda z rana, także zobaczymy, co tutaj się wczoraj działo i czy coś się pogubiło. Spędziliśmy już 2 godziny na kopaniu i na tym poprzestaniemy. Ja mam tutaj pełną nerę kapsli. Mam 3 pęsiki, po pęsiku, 1-2 pęsiki. No i tyle. A mi się udało znaleźć funta, 20 pensów i okularki, z których jestem najbardziej zadowolony. A, i otwartą toaletę. Tak, jestem z niej najbardziej zadowolony. Tak, to jest naprawdę mnóstwo takich śmieci. Widać, że tu po prostu po wczorajszym melanżu te wszystkie się kopia. To wszystko jest przekopane, zostawili tylko 15 sygnały kaple. Tak. Także nam się udało 6 monet znaleźć, ale to tylko dlatego, że nie ma przekopanych miejsc. Zastanawiamy się teraz, co robić dalej. Najprawdopodobniej będziemy sobie zmontować jakieś śniadanko, przejść się po mieście może i będziemy kminić. A few moments later. Śniadanko na plaży, znaleźliśmy jakieś mega smalczyk z żurawinką. A co najlepsze, to znaleźliśmy ciepłe bułeczki w polskim sklepie. Super sprawa. Jaka? Bułeczka jest. Herbatka. Smak dzieciństwa. Warka czerwona, nie piłem 15 lat. Okazuje się, że Warka nie przypomniała mi tylko smaku dzieciństwa, ale przypomniała mi o tym panie. Pewnie każdego mieszkańca Bournemouth, jakbyś zapytał o Artura Borusa, powiedziałby legenda, ponieważ jest uznawany tutaj przez kibiców Cherries jako legenda, grał tu bardzo długo z sukcesami. W
znajdujemy się pod stadionem Vitality Stadium, który jest stadionem drużyny Bournemouth FC, popularnie zwanych Wisienek, po angielsku The Cherries. Pojemność ma 11 tysięcy. Co ciekawe, kiedy dowiedziałem się, że stadion ma tylko pojemności 11 tysięcy, myślałem, że Bournemouth jest małym miastem, a okazuje się, że Bournemouth ma 150 tysięcy, jest jedna jedyna drużyna, z tego co się orientuję, przynajmniej na takim poziomie, i stadion 11 tysięcy, wydaje mi się, że kwestia czasu i będzie rozbudowany. Chyba, że tutaj wchodzi w grę jakieś zabudowania dookoła. Jeszcze taka ciekawostka, nazwa The Cherries wzięła się od drzew wiśniowych, które rosną tutaj dookoła stadionu, jak możecie widzieć za mną. Takie atrakcje w Bournemouth. Można troszkę wrócić do czasów muzyki, gdy się grało na cymbałkach albo na trójkącie. Ta-da! Kolejną ciekawostką, o której dowiedzieliśmy się tak właściwie wczoraj, jest, że na angielskich wodach można spotkać parę rodzajów rekinów. Najbardziej popularnym jest cat shark, czyli rekino kot. Dorasta on do metra długości i nie jest niebezpieczny dla ludzi, jak zresztą większość gatunków, które możemy spotkać w angielskich wodach. I taka jeszcze ciekawostka, że dokładnie rok temu na tej plaży Bascom, na której tutaj się znajdowaliśmy, musieli ewakuować wszystkich z wody, ponieważ niedaleko brzegu zobaczyli duże zwierzę przypominające rekina. Nie zostało to do końca ustalone, czy to był rekin, ale jednak się zdarzają. My tymczasem powoli wybieramy się do Birmingham. Jak oceniamy Bournemouth? 9 na 10. Gdyby ten wiaterek był cieplejszy. Bardzo przyjemny kurorcik. Warto odwiedzić, czy na jeden dzień, czy na weekend, czy na dłużej. Niedaleko znajduje się Seven Sisters. Bardzo polecamy miejscówkę. Jedna z najlepszych, jaką widzieliśmy w Anglii. Samo Bournemouth. Piękne plaże, piękna woda. Mili ludzie, uśmiechnięci. Polskie sklepy. Polskie sklepy, także polecamy, polecamy jak najbardziej. Czy na imprezkę z ogniskami do samego rana, czy też na zwykły wypoczynek. Mm-hmm. Super sprawa. Dokładnie. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zapraszamy do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Pomaga nam to w rozwoju kanału, który i tak bardzo dobrze się rozwija. O dziwo. No, my tymczasem pakujemy się do Forda. Jedziemy zatankować się, włączamy timelapsy i do zobaczyska w następnym odcinku.